front białoruskiej radzieckiej armii nie mógł przekroczyć Odry. Rosjanie nie stoją kilkadziesiąt kilometrów od Berlina. To wszystko tylko kłamstwa i propaganda. Wojciech Goebbels mówił, że to tylko kłamstwa i propaganda. A czeka nas tysiącletni totalny krik. Tysiącletni Endsieg. O tak, zaczniemy od małych zwycięstw, potem przejdziemy do tych średnich, a skończymy na ostatecznym zwycięstwie. Czy chcę mleki? Nie, najpierw skończę nagrywać odcinek. Dzień dobry, ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajomy Endsiegowego zajączka Hearts of Iron 4 na Endsiegu 45 rok, bitwa o Wzgórza Żelow. Łapek górę i soczysty komentarz. Każdy łapek górę, każdy komentarz to jeden karabin dla naszych wolkszturmowych mobików. Przynajmniej tak minister propagandy mi powiedział, który póki co pozostał na stanowisku, tylko nie wiem skąd on wyczaruje ten jeden karabin za każdy łapek górę i soczysty kalendarz, jak mamy minus 50 000, ale jak pamiętacie, na początku tych tysiąców było więcej na minusie, prawda? Prawda. A tak już poważnie, bez śmieszków, wczoraj odnieśliśmy wielkie zwycięstwo, poważnie, patrząc, że jesteśmy w fazie upadku, to odnieśliśmy niesamowite operacyjne zwycięstwo. Nie dość, że wyciągnęliśmy naszych z kociołka dortmundzkiego, Zagłębiu Rury, to jeszcze udało nam się odciąć dwie dywizje, w tym jedną pancerną, tu ją dobijamy. Także great sukces, jesteśmy na dobrej drodze, żeby wygrać ten północno-zachodni front, południowo-zachodni przegraliśmy z Kratesem. No tu jest skandal, puste dywizje, no, zaraz Norymberga padnie, więc musimy się streszczać na północy. Armia szósta, pozdro Stalin, dołączy do głównej linii zachodniej, która broni zachodniego frontu. Zostaniecie przydzieleni i macie się tutaj ładnie rozsunąć sami i garnizonować wszystkie prowincje. Nasza armia pancerna, mieliśmy ją jak przyjadą, niektóre dywizje nadal nie przyjechały, bo gdzieś utknęły, gdzieś walczą, także nie było czasu jej przeorganizować, bo mieliśmy połączyć te dywizje, zwłaszcza pancerne, żeby zrobić, nie wiem, 2-3 dywizje medów, które będą coś tam robić. A tak to rzucamy co jest. No i póki co zadziałało. Zmienimy wam troszeczkę rozkazy. Plan na dzisiaj jest taki, ambitny znowu, aby wyrównać tutaj to wybrzuszenie, dopchnąć do Renu i musimy bardzo szybciutko lecieć na południe, bo południe Niemiec nam pada. Za szybko nam pada południe Niemiec, bo jest plan, jest kilka planów, jest kilka możliwości. Jeżeli południe Niemiec wytrzyma wystarczająco długo, aż zrobimy questy na Wiedeń, to możemy się pokusić o podzielenie frontu na pół. Generalnie chodzi o to, żeby tutaj wpuścić potem Amerykańców, aliantów zachodnich, bo są słabsi. Dzięki czemu odetną nam kawał frontu od ruskich, będziemy ich tutaj po prostu trzymać. Gdzieś na takiej granicy. My w tym czasie uderzymy, przelejemy się przez Paryż, skapitulujemy ich, dzięki czemu wyeliminujemy aliantów z kontynentalnej Europy, a z ruskimi będziemy mieli cieniutką linię frontu na Odrze, która właśnie jest sforsowana, ale no wiecie jak jest. Także plan na dzisiaj jest ambitny, wygrywamy bitwę o te północy dać ziemię. Przerzucamy samoloty nad zachodnie Niemcy, bo to są dwa obszary lotnicze, dwóch nie pokryjemy, żeby zrzucać, nie ma szans, żeby dobić dominacji. Rzucamy na zachodnie Niemcy, tutaj wbijamy dominację powietrzną i tu już będziemy skakać spadochroniarzami, bo generalnie moglibyśmy ich rozwiązać. Ci spadochroniarze o dziwo mają masę sprzętu, masę karabinów, chyba mają ze sobą, to są karabiny. 1100. Ej, no to jest mało karabinów. 1100 na całą dywizję to jest bardzo mało w sumie, patrząc na nasze zapotrzebowanie, ale wiecie, to by było 10 000 karabinów prawie, no tak, 10 000 karabinów, które by zmniejszyło nasze braki, to zawsze coś. To jest plan ambitny. Włochy są dobrze, na trytytkę się trzymają i generalnie już kilka błędów, jak tak patrzę, popełniliśmy. Przede wszystkim niektóre regiony przeinwestowaliśmy, a niektórych nie doinwestowaliśmy. Na przykład Włochy są przeinwestowane, Chorwacja jest przeinwestowana, Węgry są, znaczy Austria jest przeinwestowana, z dużo dywizji rzuciliśmy. Zdecydowanie za mało tutaj dywizji i zdecydowanie za mało dywizji tutaj. A tutaj myślę, że było idealnie. Także mniej na Włochy, mniej na Chorwację, mniej na Wiedeń, a więcej na Stuttgart i na Berlin. No ale to już jakbyśmy chcieli kiedyś restartować, także tak to obecnie wygląda. Podobała mi się propozycja w komentarzach, żeby robić wywiad i boostować faszyzm w niektórych krajach. Tylko że my wywiadu praktycznie nie mamy, w sensie w ogóle nie mamy wywiadu z jakiegoś powodu. Nic nie mamy przygotowane i robienie wywiadu to są cywilki, tylko że my tych cywilek potrzebujemy na razie do tałatania bunkrów. Zanim my zbustujemy partie faszystowskie, żeby striggerować rebelię. Na przykład, nie wiem, w takiej Turcji byłaby spoko rebelia. Tu jest Franco w ogóle? On jest non-aligned. Cholipka. On jest non-aligned i ma recovery po wielkiej wrojni do 48. Kiedyś Niemcy miały opcję, żeby zachęcić pana Franco do dołączenia do... A, patrzcie jak sprytnie ominęli. Patrzcie jak sprytnie ominęli. W Hiszpanii musi być partia faszystowska, nie? Na postawce mają faszystów, a tutaj dali in non-aligned, żeby ich nie ściągać do wojny. Ile taki pan Franco ma dywizji? No proszę. No proszę. Jest więcej niż Bebici, jest bardziej wartościowy niż Bebici. Widzicie, do jakich czasu dożyliśmy, to pewnie też jest online. Oczywiście, że jest online. Zrobimy jeszcze zwyczajną linię frontu, już nie linię odwrotu, bo ta linia odwrotu i tak jest przełamana w trzech miejscach, których raczej nie odbijemy. Chociaż cały czas będziemy starać się utrzymać linię Odry, no za wszelką cenę. Jeżeli o to chodzi, tutaj cyk, 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 cyk i ta jedna dywizja nie jest przypięta. Aha, w ogóle nie jesteście przypięci do tego rozkazu. Aha, ja was źle przepisałem. To jest ta armia, armia szósta, nie no, armia szósta to była w Dortmundzie odcięta. To będzie armia dziewiąta, chorwackie pierniczki, żeby tak bardziej świątecznie było, bo to świąteczny Endsieg, badumc, przypominam, że świąteczny Endsieg, myślicie, że ten śnieg, który wpuszczam przez okno, światełka, które tu nad głową sobie podczepiłem, to dla fanu? Nie, to jest świąteczny Endsieg, to jest spocony świąteczny Endsieg, tak jak pan Kaiser przykazał. No proszę, panie Guderianie, ja tu widzę możliwości! Ja tu widzę możliwości! Nie, niestety nasz wywiad nie istnieje. I nie wiemy ile gdzie jest dywizji. I na przykład tutaj są tylko dwie radzieckie dywizje. Dwie radzieckie dywizje bronią tego kociołka kurlandzkiego. Tu mają jakieś 50-48 dywizji zgromadzonych, rozumiesz? Na ten kociołek na północ od Królewca, a tutaj jest pusto prawie. Tu możemy, dobra, panie Guderianie, nowe rozkazy. Pan budujesz porty, rozumiesz? Ten port już w ogóle tam jakieś podwaliny, fundamenty kopali. A z drugiej strony, to panie Guderianie, pana zadaniem jest przebicie się do Królewca, rozumiesz? My sami zdobędziemy te porty. To jest 93! Ja cię. Nie, 4 pancergi na swoich T-34 przepchnęli naszą dywizję pancerną Waffen SS Viking. Dość znana dywizja, taka symboliczna, jeżeli chodzi o Niemcy. I nasza dywizja ta pancerna SS uległa radzieckim T-34. Tu piechota nie wiem czy zdąży. Weź ich was zatrzymaj i kolejem tu wskoczcie. Szczecin na 5 się trzyma, także super. Cały czas nasz pancerniczek szczela po tych ruskich. Ale się nie da. Mamy szansę też wyrzucić ich pod Kostrzyniem. Co prawda te dywizje zamiast dotrzeć na północ do Szczecina, to utknęły tutaj pod Kostrzyniem, żeby za wszelką cenę wypychać ruskich. Mam nadzieję, że to się uda, bo tu bez powietrza w sumie walczymy. Wiecie, na jaki jeszcze pomysł wpadłem? Teraz jest już za późno, ale moje spaczenie sięga zenitu i wykminiłem, że można było z podochroniarzami zrobić kociołek we Włoszech. I to byłoby w sumie łatwe do zrobienia. Teraz jest już za późno, ale na start wrzucić dywizję. Wrzucić dywizję te nasze spadochronowe tutaj. To są tylko 3 puste regiony morskie, znaczy lotnicze. Skaczemy tutaj, ciach, 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 ciach. Tutaj na początku są pancerne i dobre dywizje. Atakujemy ten porcik, tutaj się rozlewamy za pomocą spadochroniarzy. Dopychamy tutaj i cały front włoski jest ogarnięty. Ryzykowne. Kosztowne, przede wszystkim w czasie, ale mogłoby pomóc. Kiedy nasi żołnierze dzielnie odpierają przeważające siły nieprzyjaciela na wszystkich frontach, niestety nieobce są naszej armii dezercje. Jedna z nich była na tyle ciekawa, że doczekała się swojej adaptacji filmowej. Nie pamiętam tytułu, jak ktoś pamięta, może w komentarzach napisać, jak ten film się nazywa. Mianowicie o niemieckim żołnierzu, który zdezerterował i przypadkiem w zniszczonym traku gdzieś w rowie znalazł mundur chyba oficera Luftwaffe. I wykorzystując swoją charyzmę i ten mundur, przeciągnął na swoją stronę sporo innych zdezerterowanych żołnierzy i generalnie siali terror, zniszczenie na tyłach Niemiec, a scena, gdzie wykorzystując działko przeciwlotnicze, zlikwidowali problem jakichś tam jeńców w obozie. Porąbana akcja, ale polecam, film naprawdę fajny. Ej, wpadłem na jeszcze jeden szalony pomysł, daj tam jedną dywizję, ta jedna dywizja 325, poświęci się, ja mam plan i ona może zostać nagrodzona w ogóle jakimś krzyżem lwa morskiego czy czegoś w ten deseń. Będziemy skakać. Będziemy skakać po portach, tylko jeszcze zobaczymy, czy te porty są puste. Wystawimy tutaj, wrzucimy jakiegoś szalonego generała, który się podejmie tego wyzwania. Nadawałby się Paulus, ale Paulus chyba znajduje się już nie... O, tego Rudego. Rudego to nie szkoda. Dołączysz do armii ofensywa i twoim celem, jeżeli te porty są puste, popłyniemy... Daj jednego ubocika ze specjalną misją, daj U-37. Popłyniesz pod port w Koszalinie. Zobaczysz, czy ten, niech będzie Dunic sam dowodzi tym ubotem. Niech zobaczymy, czy ten port jest pusty, bo ty będziesz mógł w ciągu 5 dni poskakać po tych pustych portach. No chyba, że coś tutaj stoi, no to wtedy po prostu anulujemy rozkaz. Ale poskaczemy i się będziemy wycofywać, bo bot będzie musiał, znaczy Sowieci będą musieli część tych dywizji, tutaj wrzucić, 1, 2, 3, odciągnąć od frontu i wrzucić, żeby ga zajęli się tym. A, Finowie nas zdradzili. Co? Wy jesteście zdrajcami! W ogóle to też ciekawa historia odnośnie Finlandii, że jak Niemcy... W Finlandii walczyło sporo Niemców, nie? I potem jak Finowie zmienili stronę, poddali się i przeszli na stronę oponentów, to Niemcy, wycofując się, zostawiali na północ, bo ta armia niemiecka na północy operowała. Jak oni się wycofywali, to minowali terytorium za sobą, żeby ich nie ścigali tak łatwo i nie doganiali. I zostawiali tabliczki z napisem uwaga, miny dla zdrajców, czy coś takiego. Także to też ciekawy przypadek. O, znalazłem. Z podziękowaniem za niedotrzymanie braterstwa broni. Takie tam tabliczki. Finlandia ma 0 dywizji, co ty gadasz? Ej, my możemy ją... Co ty gadasz? Oni mają 0 dywizji. Oni rozbroili całą fińską armię. Panie Rudy. To pewnie jest ten dziadek Tuska z Wehrmachtu. Panie Rudy! Pan będziesz miał misję. Ty może tymi spadochroniarzami tam skakać, potem zająć port, transportowce wrzucić, zająć tutaj na przykład Helsinki, potem spadochroniarzami tutaj i skakać. Ej, poważnie, tego normalnie nie wygramy, tu trzeba pocić i niekonwencjonalne strategie klikać. Ale linia na Renie, nie, dobra, na razie się trzymamy tego. Nie żebym naciskał, ale dobrze jakbyście to SN utrzymali, nie? Bo tutaj są 3 kratki, je wypuszowujemy, potem macie pełne supply'e fajne. Tu już część dywizji wyszła z tego kotła, żeby nie było aż takiego zgrupowania. I tutaj byśmy potem wzdłuż rzeki puszowali na południe. Ewentualnie... Nie, no ale to nam nic nie da. Jak tutaj spuszujemy i zrobimy kociołek, to nam to nic nie da. Musimy Ren ogarnąć. Jak nie zrobimy granicy na Renie, no to wtedy i tak jest G. Nie, mój Szczecin! Co wyście zrobili? Teraz Rosjanie oddadzą to miasto Polakom, walczyć do końca. Szybko proszę tu wskoczyć, z ile wy tu wskoczycie? Ten trakt, gdzie ty jedziesz? Do Szczecina, szybko jechać tam. Jechać i to już. Tu cały czas się cofacie. Niestety tracimy prawdopodobnie Essen, ale tutaj zaczynamy wygrywać bitwę o tą prowkę i tutaj pod Arnem zaczynamy wygrywać, nawet możesz jeszcze z kolejnego kierunku przeatakować. Niedobrze, że to Essen pada, bardzo niedobrze, że to Essen pada, bo to nie jest supply hub, ale to jest 54 stali. Nie wiem też, czy Essen nam nie... No dobra, ale my większość stali to kontrolujemy, tak? Proszę utrzymać. To jest skandal, że my nie możemy desperackiej obrony odpalić. Wróg ma przyczółek w Szczecinie, pod Kostrzyjem się przebili, tutaj znowu się cofamy, znowu te rude T-34 nas spuszowały. Za dużo czasu nam przeszło na lokowanie się do Berlina, tej pancernej armii. To był chyba nasz błąd. Aha, state minus 90, dobra. Kurde, cholipka. Banditeren 1, wy nie macie co atakować. Bo właśnie tak kminię, że oni powinni już dawno tych ruskich spuszować, a tu jest jakiś state, nieplanowana ofensywa, rozumiesz, minus 90 do ataku. I to byśmy się normalnie panem Guderianem przebili. Oni tylko sprzęt będą marnować. Oni się nigdy nie przebiją. To jest jak ta hiszpańska wojna domowa, tylko oni są odcięci, także... Gdyby tu był supply, to moglibyśmy nawet na siłę próbować, ale dopóki nie będzie tego, to nie będziemy przepalać tych czołgów. Skandal. Zepsuli mu jeden chytry plan. Natomiast pan Dunic donosi, że Koszalin jest pusty. Świetnie. Popłyń jeszcze do Gdyni, Gdańska. Jeżeli to się uda, to będziesz skakał, a potem spróbujemy wykonać plan helsiński, że tak rozumiesz, zimną Finlandię zrobić. No tak w sumie powinno to wyglądać. Dwie spocone amerykańskie dywizje, rozumiesz, puszują, a nasi nawet do walki nie wchodzą. Full dezercję, no i to się zgadza. To się zgadza. Panie Sebditrisiu, tu możecie się cofać. Ważne, że wygraliśmy bitwę o Arnem i nasza 20 i SS pancergrenadierzy zajęli Arnem, a to oznacza, że możemy powoli się zabierać za odbicie Essen i tą linię Renu osiągnięcie. Faktycznie, oni tu Odra nie istnieje. Dla nich Odra to jest normalnie jak jakiś strumyczek. Jak minus 100% za karę do przejścia za rzekę? Kto wymyślił tego moda? No dlatego my ich nie mogliśmy utrzymać. To wszystko to jest spisek. To wszystko jest spisek tych żyta. Rzeszą rządzi żyto. 1670, polecam. Ej, nie, to mi się nie podoba. Myślałem, że ta modyfikacja naprawdę jest fajna. Rozumiesz, tutaj te dywizje porozstawiane, tutaj te questy, żeby porobić. Ale no ta nieplanowana ofensywa, dobra, to jeszcze mogę zrozumieć, że bot, nie wiem, nie będzie trzymał tu tylu dywizji i mógłbyś się rozlewać tym kociołkiem, jeżeli to ma być historyczna liczba zgrupowanych dywizji tutaj. Ale to, że oni dostają ni stąd, ni zowąd stałe minus 100% do przekraczania rzeki, jakieś tereny, no co, jeszcze co? To jest stałe, nie? Nie jest jakiś duch narodowy czasowy. Aha. To Odry się nie opłaca bronić. Lepiej od razu się cofnąć pod Berlin, żeby w lasach chociaż siedzieć. To wy mi teraz to mówicie? Wow. Ale to jest pocenie. Tego nie da się wygrać, ale da się pocić. Da się pocić i to mi się podoba. Turcja na tej modyfikacji też nie posiada dywizji. A my mamy Rodos. I tu już jedna dywizja sobie zaczęła biegać. Komanda ta, jakiś Ostagis, nie wiem co to jest. Ale to oznacza, że jeszcze 286 karabinów odzyskamy, że ten szybki kuń może tu biegać, rozumiesz? On może tu biegać i sobie zajmować. Może nie skapitulujemy Turcji, ale na pewno zmusimy, że część jakichś dywizji alianckich, bo wy jesteście w aliantach, tak, nie w Rosji, tylko w aliantach, że część alianckich dywizji będzie musiała się tu pojawić. I naprawdę żałuję, że wcześniej nie wpadłem na ten kociołek odnośnie Włochów. Teraz za późno, nawet już lotnisko straciliśmy, jedyne, które dałoby radę zrobić, ale oni już mają attrition. Oni sami z siebie we Włoszech mają attrition. Serio, jak będziemy kiedyś grać jeszcze raz, to od razu tu rzucamy spadochroniarzy. Urodziny malarza pokojowego, który świętuje w swoim bunkrzu wśród swoich znajomków z Wehrmachtu i innych ugrupowań. Przyszłość Rzeszy wygląda blado, ale być może finalne, ostateczne kontruderzenie zmusi Sowietów do odwrotu. No, chciałbym, żeby się spełniło w tym scenariuszu, zwłaszcza, że wróg jest już na przedmieściach Berlina i raczej nic go nie zatrzyma. Proszę, wikingi, na chwilę zatrzymajcie, żeby tam dywizje mogły się przelokować pod Berlin, rozumiesz? Małe kontruderzenie, malutkie tylko, na chwilę ich zatrzymaj. Co tutaj jest? To są tylko 4 radzieckie dywizje, w tym jedna pancerna. Dacie radę. Macie pelotkę, szczylaj! Ile czasu 2 dywizje mogą kontrolować całą armię Sepa Dytrisia? Ile czasu? Panie Les liczał, proszę się opamiętać i proszę się wycofać. Bo znowu nas atakują pod Arnem. Nie nadążamy przerzucać dywizji. Przestań mi bombić porty. Mówiłem, że w tej serii nie będziemy troszeczkę oszukiwać i nie będziemy wyzwalać tych neutralnych state'ów, ale nikt nie powiedział, że nie możemy wyzwalać papetów. Wyzwolimy papeta w postaci Słowenii, to mogłem wcześniej zrobić. Kilka dni mamy do tyłu, ale wyzwolimy ich w postaci papeta w Słowenii. Będzie papet Słowenii. Oraz wyzwolimy papeta w postaci Lombardii. Wyzwól papeta w postaci Lombardii. Dzięki czemu, mam nadzieję, że to nie zepsuło questów, dzięki czemu to będą nasze papeciaki, proszę bardzo, nasze papeciaki, które mają swoje drzewko, w sensie drzewko, wiecie, to podstawowe, więc będą fabryczki robić, poza tym to będą supply huby z ich stolic, nie? Bo nie wiem, czy się nie powinniśmy wycofywać z Chorwacji, bo tu się przebijają, tu w ogóle mamy jakąś partyzanckę chorwacką, tego też wcześniej nie zauważyłem, są kolejne debuffy. Więc nie wiem, czy my się nie cofniemy gdzieś na linię na razie Słowacji, a potem tutaj pod Wiedeń i tak jak na początku planowaliśmy. Wycofujcie się, towarzysze! Na nowe linie obrony, nie musicie tu walczyć. Do tyłu! Do tyłu! Retreat! Ani kroku wstecz, ale... taktyczny odwrót dozwolony. Wrzuciliśmy całe lotnictwo nad zachodnie Niemcy. Udało się wyczarować zielone powietrze, także... zaraz pan Kurczstudent i latający opadek 7. Armii będzie skakał na supply huby we Frankfurcie, zabezpieczy mosty z jednej i z drugiej strony oraz skoczy jolo na kolonię, tylko po to, żeby na chwilę im odciąć supply hubika. Kolonia na pewno zginie, ale mam nadzieję, że to będzie wystarczająco długo, żebyśmy tutaj to dopuszowali. Desancik się szykuje, pozostało jeszcze 3 dni na zrealizowanie desantu, jest nowa linia obrony w Chorwacji, się cofamy. Wróg przebił Odrę, ale okazało się, to jest propaganda pana Gubulsa, rozumiesz? Przebicie Odry to tak naprawdę dobre jest, rozumiesz? Bo tu mieli boosty do ataku, a tu już za Odrą nie mają tych boostów, rozumiesz? No, także propaganda pana Gubulsa działa. Otwierają się możliwości fińskie, otwierają się możliwości tureckie. Kuń tutaj biega, rozumiesz, biega sobie. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Dalej oczekuję soczystych porad, co możemy zrobić. Bo nie wiem, czy nie odpuścimy sobie Wiednia i nie będziemy się gdzieś na północ Sudetlandu zamykać, a tu będziemy przepuszczać Amerykańców i tu się będziemy bronić w Alpach, żeby Włochy nie skapitulowały, a tutaj Amerykanów puścimy. Bo ten Wiedeń musimy jeszcze wytrzymać w Wiedniu 10 dni, a problem jest tu. Tu jest problem. Ja nie jestem w stanie tego zatrzymać. Stuttgart, Norymbergia, oni już tyle kawału z tery prowincji zajęli. Łapek górę, soczysty komentarz. Do jutra.